Hejka. Zgodnie z obietnicą, na tej lekcji, czy tam podczas tego filmiku, powiem Wam, jaki przygotowałem dla Was konkurs. Konkurs jest stricte dedykowany dla osób, które były ze mną przez tą całą przygodę od początku do końca, czyli od pierwszego kursu HTML i CSS od podstaw do samego końca, czyli do teraz, do tego zwieńczenia całego tego naszego cyklu. Podczas tych wszystkich kursów zadawałem sporo zadań domowych, dawałem różne wyzwania i zastanawiałem się, ile osób faktycznie je zrealizowało i jakie pomysły tam zostały wdrożone. Bo nieraz już się spotykałem z tym, że moje przewidywania, czy nawet te moje pomysły gdzieś, które bym tam wdrażał, nie były nawet aż tak kreatywne jak wielu moich uczniów, przez to, że potraficie patrzeć na problem z trochę innej, nowej, świeżej perspektywy. Więc chciałbym, żebyście zebrali te swoje projekty, spakowali je w zipa i przez pierwsze 2 miesiące po premierze kursu będę je zbierał, oceniał, analizował. Każda osoba, która wyśle mi takie zgłoszenie, oczywiście dostanie taką analizę, nieważne czy wygra, czy nie. A 3 najlepsze zostaną nagrodzone zestawem godzin konsultacji ze mną, 2 godzin oraz chciałbym przeprowadzić z Wami wywiad na mojego bloga, żeby zapytać Was, no, z jakimi trudnościami się mierzyliście podczas tej przygody, czego się najbardziej nauczyliście, czego Wam też brakowało tak naprawdę i musieliście zrobić na własną rękę. To będziecie taką motywacją dla innych uczniów, którzy dopiero co będą wkraczać na tą samą ścieżkę, którą Wy już macie za sobą. Także mam nadzieję, że Was to zmotywuje do nadrobienia też takich zadań, które nie zostały zrobione, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że to nie jest takie proste. Nie zawsze się chce po prostu to wszystko robić, ale myślę, że to będzie duża korzyść dla Was, bo naprawdę powtórzycie sobie wszystko jeszcze, odświeżycie i przed Waszą pierwszą pracą, czy może jakimś kolejnym awansem, będziecie mieli te wszystkie podstawy tak naprawdę mocno wyćwiczone. No a ja poznam Was, będę miał okazję z Wami w końcu trochę pogadać. Zgłoszenia wysyłajcie na tego maila, który się tutaj za chwilkę gdzieś w którymś miejscu wyświetli. Na zgłoszenia czekam 2 miesiące od opublikowania tego kursu. My będziemy jeszcze informować o tym konkursie. Także zobacz sobie tylko, którego dnia został opublikowany i wtedy będziesz wiedzieć, czy jeszcze jest szansa. Natomiast każdy, kto wyśle takie zestawy, ja każdego przejrzę, chętnie sobie z nim pogadam, a ci zwycięzcy jeszcze raz będą mieli dostępne ze mną godziny konsultacji. Na co te konsultacje można wykorzystać? Na przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych, możemy zrobić próbne rozmowy, na jakieś dodatkowe wyzwania, na analizę Waszego kodu, zadań rekrutacyjnych, Waszych własnych projektów. To jest naprawdę kupa czasu, 2 godziny może nie wydają się zbyt dużo, ale tak naprawdę możemy się umówić na kilka takich spotkań, nie musimy 2 godziny w kawałku, tylko możemy sobie to rozbić wtedy i przepracować więcej tematów, a w międzyczasie będziesz mieć czas na to, żeby po prostu sobie to dopracować i jak najwięcej z tych konsultacji wycisnąć. Więc jeszcze raz dzięki bardzo za zaangażowanie, za cały ten wspólnie spędzony czas. To jest koniec tego cyklu i raczej nie przewiduję tworzenia kolejnego cyklu tego typu. Raczej spotkamy się na blogu, o którym wspominałem, madecki.io, czy tam madecki.pl, to i tak przekieruję. I na YouTubie już wkrótce, więc tam twarz jeszcze jakiś czas będziecie musieli oglądać. Także dzięki bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia, do spisania.